kurtyna. Przeszkoda, ja pomogłem. Jak mu pomógł, tak szczerze. O, roślinka. Dmuchawiec. O kurde. Łódko trzeba zjeść. Za blisko podszedłem. Quen? Szybko? Oj, nie. Nie dobrze. O kurde, ja ginę. Jeszcze jeden tu pewnie gdzieś jest, no jest tam z tyłu Verbena. O nie, 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 nie. Muszę go na odległość wziąć. Albo kusza. Nie trafił. Nie, 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 nie. Wiedźminie, wiedźminie. O nie. Łódko. Nie, nie, nie. Dobra, jest. Na farcie mocnym. Medytacja może pomoże. No, na tym poziomie trudności nie leczy chyba już. Niestety. Oj, nie, 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 nie chcę z nim walczyć. O, jest kurczeziela. Wieża jakaś. Może jakiś tutaj znak zapytania będzie. Tu byliśmy, trzeba... Nie, nie chcę mi tu, nie chcę mi się tu iść. Myślałem, że tu coś będzie, ale tam jedynie tam trochę pójdziemy. No tutaj. Może tu coś będzie, czy nie ma. Czy tylko te są. Utopce. Tylko utopce, chociaż tu coś jest. Utopiec. Pieczone jabłko. Ucieka? Dobra, jeden to łatwo. O, kolejny. No, na raz go zdjąłem. Warto miałem. Tu, gdzie to jest? Tu. Nie ma tu nic serio? Myślę, że coś tu będzie na wybrzeżu. Ja się zablokowałem. No idę. Nie chcę mi się już z nim bić. Tam roślinka była, ale tam... Nie chcę mi się już zawracać. Oj. Ognisko. Zawsze może to sprzedać komuś. Mieść w tym białym sadzie. Tylko potrzebuję znaleźć tą bielarkę. A to pewnie będzie proste na razie, bo mszakłak za wcześnie wziąłem. Nie, gdzie ona jest? Co to jest? Wilki? Nie, psy czy wilki? O, pomogę tutaj. Margi. Czyli wilki. O, wilki. O kurde, ile ich tu jest? To chyba będzie wycofanie się. Chociaż na 3 hity są. Oj, oj, oj.
5. Racz powinien przetrwać. Myślę, że raz z jednym walczę. No, przetrwałem. Tu ktoś jeszcze jest. Wilk. No i uratowałem sarnę. Także jest good. Ale tam nie wziąłem czegoś. Do rana się prześpimy. Do 8. No jest. Dobrze. Jest widno. Ależ wieje. Tu jest, nie, tu nikogo nie ma. No wie mocno. Tu nie ma. Nie wiem, czy mi się wydaje, że ta zielarka była na jakimś takim odludziu. Ale poszukam najpierw tu. To chyba tak rośnie dziko, więc mogę wziąć. Tu nie ma. Tu ktoś jest. Znowu się widzimy. Dziękuję. Widzę, że... Teraz czekam na naprawę wozu. Czas mija, straty rosną. Potrzebujecie czegoś? Rzucę okiem. O, ale ma dobre. Tylko czwarty poziom bym musiał bić. O, karty do gwinta 20 kosztują, ale to później. Wezmę od niego. Co, ile by to mógłbym sprzedać te rzeczy? 5 to za mało, nie. 5 to za mało. Poszukam tego. O, no da, wchodzę. Jak w asesynie. Szukasz kłopotów? Tu nie ma. Od teraz derwa. Tu? Nie. Chociaż... Nie. Ale jest quest przynajmniej. Witajcie. Wiedźmin? Wy w sprawie ogłoszenia o studni? Studni? Pierwszy słyszę. A co, macie z nią jakiś kłopot? Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki, ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poszła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba, a on nikomu podejść nie pozwoli. Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny, bardzo. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknię ma brudną w strzępach, skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje... Jak na mękach. Jakaś zjawa. Albo może Alp. Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? W Haczach. To taka osada była. Na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. Oj, gdzie ona jest, ta zielarka, no.
tam. Ej, co jest? A teraz? Ej, sterowanie się coś zepsuło. O nie, zgit teraz. Osławiona studnia i ciało wysuszone na piór może ukazuje się tylko o jakiejś konkretnej porze. Trawa dookoła studni jest wypalona. Wszystko wskazuje na to, że to południca. Upiory, południca. Irden jest słaba. Petarda i olej. Ona też Irden. Ktoś musi wiązać południcę z tym miejscem. Jakiś przedmiot. Coś bez czego nie odejdzie w zaświaty. O, tak fajnie. Ile tych rzeczy tu było? Tu nic nie ma chyba. Teraz tu. Też nic nie widzę. To w tamtym. Oj, przed domkiem coś było. O, tam też coś jest. A się to tak? Nie. Roślinko. Alkatest. Jest. O, tam coś jest, ale najpierw pozbieramy wszystko. Wszystko. Dziennik może się okazać pomocny. Mężczyzna został zakuty nożem. Zginął na miejscu. Potem ciało objadły zwierzęta do kości. Tam są kolej. To, co wiąże duszę dziewczyny z tym miejscem, został zakłócony. Widoczne. Kogoś tam nie usunięto. Potem ciało jakby zwierzęta do kości. Ślady dłoni umazanych we krwi. Małe palce. Palce kobiety. Ktoś ciągnął ją na zewnątrz. Była ranna. Walczyła o życie. Ciała nie widać, ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. Przy studni jest kolejny ślad. Widać, południca nie oddala się od studni. Plamy po krwi, prawie do szczętu wypłowiałe, pali. Pewnie ciało. Trup powieszony na sznurze od wiadra. To pewnie ta kobieta od dziennika. Szeroka miednica, mała żuchwa. Kobieta, sądząc po zębach około 30, brakuje lewego ramienia. Trzeba będzie spalić to ciało. Ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim tę bransoletę od męża? Trzeba zeskoczyć na dół, obym sobie nóg nie połamał. A, to myślałem, że coś innego.
nurkujemy. O, tam coś jest. Jakaś skrzynka czy coś. Optima Mater. O, jest bransoletka. No, weź tam skoczyło, jest. A zanurzę jeszcze raz, wiesz, coś tam jeszcze będzie. Nie, nic nie ma. Chociaż pode mną nic. No nic niestety. Tu jest jakieś coś, co oznakuje wyjście, oznacza wyjście. Połów udany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem. Dla mojej ukochanej Klary Folker. Ta bransoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać te południce. Ja nie wezmę roślinek. Ja... O, jest tu coś, skrzynka. O, ile rzeczy. To tu jest do wynurzenia się tylko zgaduję. No. Jakiś miecz tam był też, więc... Jest dobrze. O, wyjście. Nie, wydawało mi się, że tam coś jest. Nic nie ma. Muszę się przygotować do tego starcia. Sporządzić olej na upiory. Wypić jakiś eliksir. I się wyleczyć. Mam jakieś siła ataku tylko. Alchemia. Gdzie jest alchemia? Tu jest alchemia. Jaki potrzebuję? Urządzić przeciw upiorom. I Erden używać. Oj, 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 jeden arenaria. Ale może bez tego, bo gram. Jakiś miecz w ogóle znalazłem. Wspomniało mi się, czy coś. Co to było z Dorian? A, rzemiosło, nie? No. Sztabka żelaza i mam. Czy to był legendarny? Czy co? No. Chyba. Może bez. Szone jabłko. Dobra. Zapis. A, chyba to zapis był. Przed chwilą. A to nie mogę tak? O tak? Muszę E. Zaraz pranka nam zrobi i wyskoczy skądś. I bransoleta. Ignij. Działało. O, trzeci poziom. Erden. Oj, nie w tym miejscu. Jak się z tym walczy? O, właśnie, trzeba Erden wejść, wtedy się walczy. O kurde, powiem co. Thank you.
trochę ze studni jednak. O, zbugowałem. Chyba zabiłem. Odeszła. Na zawsze. O, coś tu jest. Fon z południcy. Moc na Queen. Quan i... No. A jak tam to? Co dostałem? Jaki mutagen? Ten sam. Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Volker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem, jak nasza zielarka Tomira rozprawiała raz o jakiejś Klarze. Może o tę samą się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla Luby na posag zebrałem. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Ja się żenić już raczej nie będę. Zachowaj te pieniądze na ślub Luby. Wypijecie wtedy moje zdrowie. Dziękuję, mości Wiedźminie. Za dobre serce i ciepłe słowo. Ale z pustymi rękoma was nie puszczę. Weźcie chociaż to. Na szczęście. Metyst. Gdzie jest ta... Nie mogę się spytać. Jest... Nie, tamta... alchemiczka. Da się spytać? Nie. Kurde, no. Wezmę wszystko. Tylko zrobię tego questa i idę poboczne robić. Gdzie jest Vesemir? Tu jest Vesemir. Wiele, ten jest w Wizimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. Co to za jedni? Patrioci piją siódmą kolejkę za Temerię i już ich pięści świerzbią. Nie widzę tu Nilfgaardczyków. Kogoś sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, żeś nilfgaardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę. Wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony. Że gniewu boskiego się nie boją. A ty? Nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! Zostaw mnie!
Oj, będzie bitka chyba, będzie. Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś. Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz obiecał, odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewie elfom? Precz stąd wszyscy. My nigdzie nie idziemy. Wy też zostajecie. Oni już się nie cofną. Widzę. To jest takie S, że to jest szok. No ważne. Dwie sekundy i wszyscy leżą, no to... Jak to 300 doświadczenia za darmo. O kurde, ale mu. Nie spodziewałem się tego. Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Widzieliście jego twarz, bogowie? Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! No to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. A zobaczę, jakby tam... Ale drugie, jakbym co innego powiedział. To nie myśmy zaczęli tę burdę. O! Yennefer. Wymówki, wymówki. Cały ty. Yennefer? Ale jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz... Cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. No dobrze. Nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Mhm, a ja? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mnie mam. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Tu też możemy porozmawiać. Niedaleko są urocze sady. Akurat kwitną, więc prawie nie czuć trupów. Kusząca propozycja, ale niestety muszę powiedzieć nie. Widzisz, w zimie ktoś na ciebie czeka. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emhyrfar Emrys. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kulchanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. Ciekawe, co zaoferował ci w zamian. Mało jest rzeczy, a jeszcze mniej ludzi, dla których byłabyś gotowa poświęcić swoją niezależność. Im szybciej wyruszymy, tym szybciej się dowiesz. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Ker Morhen. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe.
Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem... A potem? Przez chwilę myślałem, że znowu mu się coś śni. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sam. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu, dzięki komendantowi Nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. Teraz ta sekwencja, zrzenie się ruchów. Może być. Myślisz, że Mchyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle. Kledwyn, proszę waszmość ogolić baczki na pół cala. Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać się. Szkoda. Fryzjer jak GTA San Andreas. Wszystko zgodnie z planem? Tak, wasza wielmożność. Wasz mość będzie się jakoś prezentować. A ty coś za jeden. Też jakiś bal wiesz? Nie. Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Tej, do której należeli żołnierze z obstawy Yennefer. Właśnie. Należeli. Żaden z nich nie wrócił do Wyzimy. Ciekaw jestem, co dokładnie stało się wczoraj na gościńcu. Może mi opowiesz? Masz w końcu trochę czasu i brzytwę na gardle. Twoi ludzie zginęli w boju. Jak to żołnierze? Widzę, że niezbyt się przejąłeś ich losem. Prawda, bo zakładam, że oni wcześniej niezbyt przejmowali się losem ludzi, których kraj najechali. Nordlingowie. Można was umyć, ostrzec i ubrać, ale nauczyć manier to będzie wyzwanie. Mnie też było miło poznać. Skończone. Golić drugi raz pod włos? Nie. Nie trzeba. Jego lepiej pod włos nie brać. Żegnaj, Wiedźminie. Albo raczej do zobaczenia.
Dobrze. Teraz waszmość raczy się odziać. Niestety nie miałem dokładnych wymiarów waszmości. Jeśli będzie uwierać, krawiec naniesie poprawki. A gdzie moje ubrania? Tam, gdzie powinny były znaleźć się dawno temu. U praczki. Dostaniecie je po audiencji. Czyste i nakrochmalone. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Nie pasuje na Wiedźmina, ale nie będzie ten. Albo w sumie w tym będzie śmiesznie wyglądać. To, ale niech ten będzie. Ja w sumie mogę wziąć wszystkie, nie? No, mogę je połączyć. A, mają te same, tylko górą się różnią. O, 76%, 8. Tym ok wygląda. Czarny waszmości służy. Czy waszmość jest kontent ze stroju? Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Waszmość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że waszmość wie, jak się skłonić. Nie jestem takim chamem, żebym nie wiedział, jak się ukłonić. To niech waszmość zademonstruje. Proszę waszmości, można co najwyżej ukłonić się kurwie pod latarną, a nie cesarzowi Nilfgaardu. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech waszmość powtórzy. Cóż, ruchom brakuje płynności i gracji, ale po nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. Do cesarza waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie odpowiedniego tytułu. No, nie możesz teraz rozebrać. Widzę, że waszmość wstąpiła do żartu. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Imgrimie ep art hercer, deitven adan in karn ep morwud. Emhyr far emreis. Ukłon. Wasza cesarska wysokość. Areir epto orde. Evelien namen vadgen vavort. Miesięcy na dworze Foltesta, a wciąż nie opanowałeś podstaw etykiety. Znasz to powiedzenie. Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. Hmm.
Zgaduję, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Jesteś pewien? Ciri przecież odeszła bardzo daleko. Myślisz, że wzywałbym cię tu w środku wojny, gdyby to były plotki? Myślę, że nawet cesarz może się mylić. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Nie mam czasu ani specjalnej ochoty, żeby cię przekonywać. Zrobi to Yennefer. Po audiencji. Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie, znacznie więcej. Zachowaj swoją hojność dla tych, którym twoje wojska spaliły domy. Zrobię to dla Ciri, nie ze względu na twoje złoto. Twoje motywy mnie nie interesują, tylko rezultaty. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Meredith! Zaprowadź go do czarodziejki. Czy wasz mość nie zrozumiał? Czy nie dość wyraźnie podkreślałem, że cesarzowi należy się skłonić? Spokojnie, nic się nie stało. Wasz mości nic, prawda? Ale mnie czeka kara. Jaka kara? Niech wasz mość trzyma się blisko i nikogo nie zaczepia. Dość łamania etykiety na jeden dzień. Chodź z samego rana. Garen, Wagen. Spokój. Wiesz, z kim masz do czynienia, żołnierzu? Jestem Herewart II, książę Elander. Nie dość, że każe mi się dostać jak jakiegoś... Ja, panne, Gottfrieden Enemekis. Es tuum es es auven, mein Pfarr. Emilia. Es es idapsi, befraß an den Mörder. Es avatten. Garen? Jakbym zabrał to Anię, a nie będę próbował. Gdy wasz mość skończy, proszę do mnie przyjść. Naostrzyłeś już co pióro? Tak? To zapisuję. Geralt, wyglądasz szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Mhyra? I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomówce? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą kamienicę. A niech mnie rzeczywiście wydoroślała. Trochę lat minęło, odkąd ćwiczyliście razem w Kermoren. Wiele się zmieniło. Ty nic a nic. Stęskniłam się za tymi twoimi niezdarnymi komplementami. Ale skupmy się na razie na Ciri, dobrze? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej.
Wiedziałam, że Dziki Gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Mhyra, dopięliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szarami namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to Dziki Gon. Czego Dziki Gon może chcieć od Ciri? Nie mam pojęcia, Geralt. Wysłałabym im list z zapytaniem, ale nie znam adresu. Przecież wiem tyle, co ty. Pewnie chodzi im o jej krew. Jej dar. A do czego Ciri miałaby Gonowi posłużyć? Wolę nawet o tym nie myśleć. To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach. W Velen i w Nowigradzie. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. I co, tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki. Ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Niejaka Triss Merigold. Ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku. Na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty? Co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I mam chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. Zanim się rozstaniemy, czemu nie odezwałaś się wcześniej? Bo mnie nie potrzebowałaś? Nie, bo ty mnie nie potrzebowałeś. Słyszałam, że tworzyliście z Triss świetną parę. Jen, straciłem pamięć. Naprawdę? To jest twoja wymówka? Zostawmy lepiej ten temat. Bo jeśli jeszcze usłyszę to nie tak, jak ci się wydaje, albo dzięki temu zrozumiałem, jak cię kocham, to nie ręczę za siebie. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem. Czas goni. Goni, prawda. Więc może od razu teleportujecie do Velen. O nie, nie ma mowy. Pojadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Mówisz? Może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia jej. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wesemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Faradre. To on, o tam. I Geralt, wiem, że jest wojna i tak dalej, ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać. Przez chwilę myślałem, że są drzwi. O, tu coś mogę wziąć, tak to robię. Jakbym wszedł tutaj? A. Gdzie mi teleportował? Widzę portal. Mogę splądrować trochę. Książki będę miał w sumie szybciutko. Lepiej fajka jest tu. Jałka, roztwór rtęciowy. A co to jest? Fajka. Tylko książki, nie? Oreny. O. Schemat na harpie. Miecz na czarownicę. Będzie coś z tego. Blizna ładnie się zagoiła. Jeszcze zabrałem de Farkeo. Jak coś tam czyta. Mieliśmy czarownicę. Fajnie, że tu Jen była.
O właśnie, mógłby się go spytać coś. Yennefer mówiła, że mogę cię wypytać o bieżące sprawy, wojny i tak dalej. Oczywiście. A, to nie chcę. Nie ma. Jak mogę waszmości służyć? Oddając moje rzeczy. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Pięknie, dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową jak najszybciej. Tak, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. Widziałem cię w Wyzimie. A jakieś zadanie jest tu. Nie zawracaj mi głowy. A gwint, no można zagrać. O piątkę. Chcę grać w karty. Pewnie przegram, ale może zagrać. Tylko mam dużo atakujących mam. Samych chyba atakujących. Tam jeden pojedynczy tam. Jego. Kogoś jeszcze. I nie będzie jego. O, na mgłę mam wszystko. To jest dobre, chyba. O kurde, leto. Pasuje? To jest na pierwsze, no. No. Nie wiem, czy musi w ogóle coś zadziałać. Ja spróbuję. Działa na niego? To chyba nie. No nie, ja. Jak to zepsułem? Nie działa to na niego. Nie, nie chcę tego. Dobra, to pas. Nie wiem, zapomniałem, przecież to na niego nie działa. Jest legendarny czymś. No właśnie, mogę tutaj wyjść. To jest... obu kart podwala. Nie to, tylko to. Deszcz. To jest Yennefer? Nie. Cynthia. Pasował. Mam pomysł. Ulewny deszcz tutaj na to drugie, nie? O nie, uleżniczych. Strzeleckich. Stosy. Stosujemy. Mam o 3 karty mniej, o 5. To tu 2 karty mniej.
Myślę, że GG. Bo użyłem... Na niego pewnie też nic nie działa, ja na niego akurat. No GG. Prawie pewien, że to przegrałem. No, przegrałem. A co on daje? Ten sam głowa, ale to nic nie daje. Poddaj grę, tak. Do białego sadu będę zadanie robił. O, mam takie zapytania. To zrobię. Baję.